Hej, hej, siemanko, z tej strony Matyz, na was w kolejnym odcinku z Frostpunka i od razu jedziemy sobie po poprzednim, bo jest przyjemnie i zobaczymy, czy uda mi się skończyć grę na jednym posiedzeniu. Oj, to będzie straszne. Jak tu nic po prostu nie funkcjonuje, generator się wyłącza i musimy przetrwać 3 godziny z zamarzniętymi ludźmi po prostu, bez nadziei, bez niczego. Zamieszki. No, wygnaj ich, no kurde. Tam jedna osoba już teraz, to mieszkańcy są zdesperowani. Damy sobie radę, spokojnie ludzie, to już chwila dosłownie. Jak się generator wyłącza, no? Już działa przecież. Iś mi to włącz. Spoko, liczba chorych nam spada, bo nam wymarło pół miasta. Z kozacko po prostu. Zastanawiam się, co jest z tym węglem, kurczę, że to tak. Dobra, zamknijmy jeden warsztat, dorzućmy tutaj ludzi, gdzie są potrzebni. Ech, to nam się znowu wyłączy. Włączmy zmianę awaryjną w kopalni. To jest po prostu miejsce, gdzie musi wszystko chodzić 24/7. Rzućmy dzieci tu, gdzie mogą pracować. Niech pracują. Złe decyzje, zdecydowanie. O kurczę, teraz węgla mamy, znaczy drewna mamy tyle, gdzie się podziało to, co mieliśmy węgla, tyle, że nawet nie było co z tym robić. Mogę zrobić jakąś lepszą kopalnię, czy coś w tym deseń? To mogę niby zrobić. Nie wiem, zróbmy to. O, a potem jeszcze w ogóle będzie minus 100 stopni najlepiej. Dobra, tą noc wytrwamy na spokojnie. Bardziej mnie boli to, że nie ma ludzi. I super. Tylko przeczytam jeszcze sobie dzień, kurczę, jak już tu jesteśmy, to 39 dzień. Obóz amerykański dobrze jest zaopatrzony we wszystko, oprócz jedzenia. Przeszukując namioty, znaleźliśmy jeszcze więcej ofiar głodu. Większość z nich wyposażona jest w zużyte, acz wyrafinowane sztuczne kończyny, ostemplowane przez Tesla Manufacturing. Możemy jedynie ich pochować oraz zebrać ich ekwipunek. Spoko. Teraz pójdźcie do tymczasowej osady. Spoko, są blisko surowce, to jest w miarę spoko, tylko myślałem, że to zacznie działać. Nie wiem, jak tak, o tyle nadzieję wam podnieść. No ciekawe, kim i kogo. Dobra, zobaczmy, co ja mogę zrobić w księdze praw.
Dobra, ja sobie zrobię to. A, z tego też muszę mieć nowe. Te. Dobra. Powiedzmy, że damy sobie radę, albo i nie damy, z tego co widzę. Mamy ostatni dzień, żeby ogarnąć temat tutaj. No spoko, zapraszam do pracy. Teoretycznie tak, sprawdźmy co jest. Mamy... Czemu oni się nie leczą? Sprawdźmy. W czym? Co ma być dzisiaj nieczynne? No dobra, wy możecie. Ech, dobrze, udało się chociaż jedną rzecz zrobić. No, zwiadowcy dotarli. Co jest? Okej. Zginęli w trakcie ekspedycji, więc pytanie takie z zasobami już chyba szlaki ja trafił, więc super po prostu. Jestem w niebo wziętym tym, co odwalam. Dajesz, dajecie w tych retortach, kurde ludzie. Dzisiaj też będzie musiała iść zmiana awaryjna na wszystkim po prostu, czym się da. Gorzej, że nie mamy drewna. Weź może w hucie, nie wiem. No wy i tak tam nie pracujecie teraz, to wracać mi do drewna. Dobra, chociaż w jednej retorcie sobie ogarnijmy pracę. No nie zrobię teraz tej lecznicy, no chyba, że... Nie wiem, spróbujemy. No i to szkło bym zrobił, ale nie mam drewna, żeby się z tym bawić. Przecież to tyle kosztuje, że to aż szok. Zaraz znowu nie będzie węgla i już będziemy w czarnej tupie po prostu. Wtedy chyba burza przyjdzie i się skończy nasza piękna kampania w tej grze. No już generator padł. Tłum rozkrada zapasy. Super, no to już chyba jest. Super, po prostu już nie wiem co tu robić, naprawdę. Szczególnie, że teraz, że zaraz przyjdzie nam jakaś ultra mega burza i tyle będzie w temacie. Ale w ogóle ile tego węgla narobiło, halo? A, bo generator nie działa, no zajebiście po prostu. No ale przynajmniej węgla narobiło, nie? No, zawsze coś. Ojejku, co ja mogę im dać? Dobra, zróbmy to. W ogóle czemu ja o tych prawach zapomniałem na początku? A, super, jeszcze racje nam padły. Dajemy dzieci do kuchni. To na razie zamknijmy.
No jak nie przeżyjemy? Już dacie radę, spokojnie. Znaczy wiem, że nie dacie, ale to... I co oni tu chcą? Ile? 10 racji żywnościowych? Dobra, tu sobie możemy na to pozwolić. W sumie tu też, bo tu jest pełna obsada chyba tej... Tak. Dobra. Ofiary burzy. Spadnie nie za... What? Dobra, może czegoś nie rozumiem po prostu. No tak, zaraz znowu tu będziemy... Ale wzrasta to niezadowolenie tragicznie po prostu, jak coś im nie pyknie. No ale musimy to robić, bo... No bo nie ma co. Po prostu. Szczególnie jeszcze ta hardkorowa burza przyszła, nie? Nasze miasto musi przetrwać, no tak. Staraj się przetrwać do końca burzy. No jasne. Nadszedł twój czas. No, to chyba byłoby na tyle. Grupa ponurych mężczyzn prowadzi cię pod generator. Tłum czeka w milczeniu. Mieszkańcy przyglądają ci się, gdy przechodzisz obok, ale ich twarze pozostają bez wyrazu, jakby patrzyli na padający śnieg. Zostajesz pośpiesznie osądzony. W uznaniu za wykonaną pracę nie otrzymujesz wyroku śmierci. Zamiast tego zostajesz wygnany z miasta. No to ten, to właściwie, no wiadomo. No nic, nie wiem w sumie, czy ten dek kontynuował jakoś bardziej. W sensie, co tam dalej mogę robić. Generalnie inny scenariusz pewnie sprawdzę na YouTubie, w sensie na odcinkach. Zobaczymy, może to powtórzę na live'ie, na pewno powtórzę ten nowy dom na live'ie, bo mam plan teoretycznie taki, teraz mi się zrodził, co mogę z tym zrobić. Zobaczymy, jak to wypali. Generalnie może jeszcze spróbuję ten ponownie te dwa ostatnie coś z tym zrobić, chociaż już się za... teoretycznie zagoniliśmy się w takie miejsce, że już bez szans byłem na cokolwiek w pewnym etapie, bo za późno domy chyba zacząłem budować, z tego co zauważyłem. No i nie korzystałem ze zwiadowców tak jak powinienem. Także cóż, spróbujemy kiedyś na pewno. A tymczasem trzymajcie się, miłego dnia, no i pa, pa.